Annuncio Vobis Gaudium Magnum. Abemus Papam. Pieśń z Księgi Daniela. Rozdział trzeci. Hymn uwielbienia. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 19 lutego 2003 roku. Wtedy ci trzej jakby jednym głosem wysławiali, chwalili i błogosławili Boga w piecu. Powyższe zdanie stanowi wprowadzenie do słynnej pieśni, której zasadniczego fragmentu wysłuchaliśmy przed chwilą. Zamieszczona jest ona w księdze Daniela, w części zachowanej jedynie w języku greckim, a intonują ją odważni świadkowie wiary, którzy nie chcieli oddać pokłonu posągowi wzniesionemu przez króla i woleli ponieść tragiczną śmierć męczeństwo w rozpalonym piecu. Są to trzej młodzi Żydzi, których dzieje zostały wpisane przez świętego autora w historyczny kontekst. Królestwa Nabuchodonozora, straszliwego władcy babilońskiego. Zburzył on święte miasto Jeruzalem w 586 roku przed Chrystusem i zesłał Izraelitów nad rzeki Babilonu. Trzej młodzieńcy, nawet w największym niebezpieczeństwie, kiedy płomienie sięgają już ich ciał, znajdują siłę, by wysławiać, chwalić i błogosławić Boga. Przeświadczeni, że Pan Wszechświata i dziejów nie wyda ich na śmierć i zatracenie. Autor biblijny, piszący kilka wieków później, przypomina to heroiczne wydarzenie, wzywając swych współczesnych, by nieśli wysoko pochodnie wiary w okresie prześladowań ze strony królów syro-hellenistycznych w II wieku przed Chrystusem. Wtedy właśnie odważnie wystąpili Machabeusze, walczące o wolność wiary i żydowskiej tradycji. Pieśń zwana tradycyjnie pieśnią trzech młodzieńców jest jak promień światła przenikający mroki czasu ucisku i prześladowań, powtarzających się często w dziejach Izraela, a także w dziejach chrześcijaństwa. Wiemy jednak że prześladowca to nie zawsze gwałtowny i okrutny ciemiężca, lecz również ten, kto często z upodobaniem dręczy człowieka sprawiedliwego drwiną i ironią, pytając go z sarkazmem, gdzie jest Twój Bóg? Trzej młodzieńcy włączają wszystkie stworzenia w błogosławieństwo, które kierują do wszechmocnego pana Stygla, swej próby. Przypomina ono wielobarwny Arras. Rozbłyskują w nim gwiazdy, przemijają pory roku. Poruszają się zwierzęta, zaglądają aniołowie, a przede wszystkim śpiewają słudzy pańscy, święci oraz ludzie pokornego serca. Odczytany wcześniej fragment poprzedza ten wspaniały obraz wszystkich stworzeń. Jest to pierwsza część pieśni, przywodząca na pamięć chwalebną obecność Pana. Transcendentną, a jednak bliską. Bóg jest bowiem w niebie, gdzie spogląda w otchłanie, ale przebywa również w przybytku Świętej Chwały na Syjonie. Zasiada on na tronie swojego królestwa odwiecznego i nieskończonego, ale również zasiada na Cherubach, w arce Przymierza, która znajduje się w miejscu najświętszym świątyni jerozolimskiej. Oto Bóg stojący ponad nami, który może nas zbawić swą potęgą, a równocześnie Bóg bliski swojego ludu, pośród którego zechciał zamieszkać w swym przybytku świętej chwały, objawiając w ten sposób swą miłość. Miłość, którą objawi on w całej pełni, sprawiając, że zamieszka wśród nas jego syn Jezus Chrystus, pełen łaski i prawdy. Objawi on w pełni swą miłość, posyłając do nas syna, bez wyjątkiem grzechu dzielił nasz los, na który składają się trudne próby, opresje, samotność i śmierć. Pieśń trzech młodzieńców wyrażająca uwielbienie Boga zbawcy rozbrzmiewa na różny sposób w kościele. Święty Klemens Rzymski na przykład kończy swój list do Koryntian długą modlitwą uwielbienia i ufności, pełną reminiscencji biblijnych i być może odzwierciedlającą starożytną liturgię rzymską. Jest to modlitwa wdzięczności wobec Pana, który pomimo pozornego triumfu zła, prowadzi historię ku szczęśliwemu końcowi. Oto fragment: Otworzyłeś oczy serca naszego, abyśmy poznali Ciebie jedynego Najwyższego na wyżynach niebieskich, świętego między świętymi. Ty poniżasz pychę zuchwałych, ty wniwecz obracasz zamysły ludów. Ty wynosisz pokornych, a wyniosłych upokarzasz. Ty ubożysz i ty wzbogacasz, ty zabijasz i ty sam ożywiasz. Jedyny dobroczyńco duchów, i Boże wszelkich istot ziemskich. Ty spoglądasz w otchłanie i badasz ludzkie sprawy. Tyś jest pomocą w niebezpieczeństwie i wybawcą tych, co utracili wszelką nadzieję. Stwórco i opiekunie każdego ducha, Ty mnożysz narody na ziemi, a pośród wszystkich wybierasz tych, co Cię kochają. Przez Jezusa Chrystusa, Twego umiłowanego Syna, przez którego nas pouczyłeś, uświęciłeś i obdarzyłeś chwałą.